Rozmowa dnia. Razem z nami choć z Częstochowy senator Nowej Lewicy Wojciech Konieczny. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Panie senatorze, jutro rozpoczynają się konsultacje w sprawie utworzenia nowego rządu u prezydenta. Przedstawicieli Lewicy prezydent Andrzej Duda zaprosił na środę. Kto będzie reprezentował waszą formację i jaką wizję Polski chcecie przedstawić w Pałacu Prezydenckim? Będzie reprezentował według mojej wiedzy Włodzimierz Czarzasty i inne osoby, które zostaną delegowane. Natomiast jaką wizję? No tą, którą prezentowaliśmy w czasie wyborów. W programie Lewicy było bardzo dużo istotnych elementów życia społecznego zawartych i one będą oczywiście prezentowane również po raz kolejny tym razem panu prezydentowi. Oczywiście pan prezydent ma świadomość tego, że Lewica jest gwarantem utrzymania różnych zdobyczy socjalnych, które w ostatnich latach się dokonały. Także myślę, że tutaj akurat rozmowy będą przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze. W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla tygodnika Solidarność zapowiedział, że będzie pytał polityków o ich pomysły na inwestycje, gospodarkę, energetykę i obronność. To zacznijmy, panie senatorze, od tego ostatniego, od obronności. Jakie jest stanowisko w tej dziedzinie Lewicy? Czy utrzymanie dotychczasowego kursu, modernizacja służb, zwiększanie liczebności armii i współpraca z sojusznikami, szczególnie z tymi za oceanem i w ramach Paktu Północnoatlantyckiego? Czy mają państwo jakąś inną wizję obronności? Panie redaktorze, wizja obronności szeroko pojętej Lewicy jest stosowana cały czas, ponieważ no to przecież rząd lewicowy Leszka Millera podpisał umowę o wejściu do NATO i za jego czasów się to dokonało, więc ten gwarant bezpieczeństwa, jakim jest NATO, jest w pewnym, oczywiście w pewnej części jest dzięki właśnie rządom lewicowym, więc myślę, że tutaj pan prezydent również nie będzie miał jakichś wątpliwości. Co do służb, no to tu już oczywiście mogą być odmienne zdania, ponieważ my uważamy, że służby nastawione na walkę z częścią polskiego społeczeństwa, czy częścią też życia politycznego polskiego, wypełniamy swoje zadania nie tam, gdzie do końca powinny. Także tutaj liczylibyśmy na większe zaangażowanie w takie prawdziwe kontrwywiadowcze, wywiadowcze i ściganie tych przestępców, których trzeba tymi siłami, które są, a nie inwigilowanie cybernetyczną bronią Pegasus polityków opozycji. Więc tutaj na pewno będą pewne, skoro pan prezydent, jeśli pan prezydent, powiedzmy, podtrzymuje swoje poparcie dla tego typu działań służb, jakie oglądaliśmy w ostatnich latach, no to tu będą rozbieżności. A jeżeli chodzi o wojsko, liczebność armii, czy liczebność armii powinna iść w kierunku no, 300 tysięcy łącznie wszystkich sił, czy raczej ograniczanie tych żołnierzy zawodowych, ewentualnie jakiś komponent zasadniczej dobrowolnej służby zawodowej plus terytorialsi? W którą stronę chciałaby iść Lewica? No, panie redaktorze, to są już szczegółowe pytania, na które będziemy mogli odpowiedzieć jednak po przejęciu władzy, ponieważ uważamy, że szereg tutaj elementów czy czynników jest ukrywanych przed społeczeństwem, więc no tutaj wiemy o tym, że wcale nie ma takich działań podejmowanych w Ministerstwie Obrony Narodowej, które by wskazywały na to, że w najbliższych latach jesteśmy gotowi stworzyć 300-tysięczną armię. Takich działań po prostu nie ma. I jeżeli byśmy chcieli taką armię stworzyć, to musielibyśmy podjąć te działania, których zaniedbało Prawo i Sprawiedliwość. Czyli wiemy, jakie, panie senatorze, jakie to miało być działania? No, normalne rzeczy, no, na przykład budowa koszar, zapewnienie finansowania wszystkich elementów utrzymania tych żołnierzy w budżecie i tak dalej. No to są rzeczy, które się planuje i one powinny być zapisane, a ich nie ma. Jest tylko taka deklaracja, 300 tysięcy byłoby dobrze, no, tak mówi rząd Prawa i Sprawiedliwości. No zobaczymy. Tutaj specjaliści muszą się wypowiedzieć. Niewątpliwie armię trzeba rozbudowywać, trzeba ją wzmacniać. Mamy taką sytuację zewnętrzną, jaką mamy, więc jakichś ograniczeń tutaj nie przewiduję, żeby one występowały, ale czy ta armia będzie liczyła 220 tysięcy, 280 tysięcy, czy jakaś część to będą terytorialsi, a większa część żołnierze zawodowi. Ja bym wolał, żeby większą częścią tej armii byli żołnierze zawodowi, aby postawić na pełny profesjonalizm wojska.
Aczkolwiek te Wojska Obrony Terytorialnej pewnie mają też swoje znaczenie, tylko że jak widzimy teraz wojnę na Ukrainie, czy nawet to, co rząd Prawa i Sprawiedliwości przedstawiał, to znaczy jak było 3000 Wagnerowców za naszą granicą, to strach był po prostu i straszenie ludzi przez pana premiera Morawieckiego ogromne. Przecież nie wiem, czemu tak robił, skoro mamy już teraz podobno tak silną armię, że 3000 się baliśmy, no to znaczyłoby, że ta nasza armia nie jest tak profesjonalna, jakby powinna być, skoro te 3000 tych bojowników, bo nie można ich nazwać żołnierzami, stanowiło zagrożenie dla Polski. No akurat zresztą stanowiło zagrożenie nie ze względu na wartość bojową, tylko ze względu na wartość przenikania do kraju obok. Panie redaktorze, będę polemizował, ponieważ ja słyszałem, że to są bardzo dobrzy żołnierze, ostrzelani, wykorzystywani w boju i trzeba się ich obawiać. Ja słyszałem takie, no teraz być może są już inne teorie, jak się okazało, że ich właściwie nie ma już tutaj za naszą granicą. Panie senatorze, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Mówił pan o przejęciu władzy. Kto zostałby premierem dzisiejszej opozycji, prawdopodobnie przyszłej koalicji rządzącej? Koalicja Obywatelska mówi krótko: Donald Tusk, kropka. A co mówi Lewica? Panie redaktorze, Lewica od zawsze powtarzała, że prawo do desygnowania premiera, czy desygnowania, po prostu określenia, kto ma być premierem, będzie posiadała partia, która będzie miała największe znaczenie w tej koalicji, najwięcej posłów wprowadzi, więc jest to Platforma, czy Koalicja Obywatelska ogólnie, tak ujmując. Spotkały się gremia kierownicze właśnie Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej i określiły, że tym premierem będzie Donald Tusk i stąd, jeżeli chodzi o Lewicę, to tutaj deklaracje się nie zmieniają. Skoro nazwisko padło, to prawdopodobnie pan Donald Tusk będzie premierem. A co dla Lewicy? Czy medialne doniesienia o tym, że marszałkiem Senatu zostanie Magdalena Biejat, a szefową resortu edukacji Agnieszka Dziemianowicz-Bąk są prawdziwe? A to tego nie wiem. To tego nikt panu, panie redaktorze, nie potwierdzi, ponieważ o tych personaliach rozmowy będą się toczyć przez najbliższe dni i dopiero będą ujawnione, kiedy przyjdzie na to czas. Ale gdyby to były te kandydatki, to byłyby dobre kandydatki na te konkretne stanowiska? To są bardzo dobre kandydatki i na pewno poradziłyby sobie z tymi zadaniami, o których pan redaktor mówi. A i to jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Zostało nam dosłownie 40 sekund, panie senatorze. Czy w trakcie ustalania umowy koalicyjnej kwestie światopoglądowe, jak twierdzi między innymi PSL, nie będą stały na przeszkodzie? Czy one będą w tej umowie koalicyjnej, czy ich nie będzie? I na jakim etapie w tym momencie jest podpisywanie tego, tworzenie tego dokumentu? Panie redaktorze, czy one będą, czy nie będą? Moim zdaniem nie powinny być, dlatego że to głosowania w Sejmie będą się odbywać nad ustawami i tutaj mogą być zastrzeżenia co do ogólnych takich stwierdzeń. Jesteśmy za tym lub jesteśmy przeciw temu. Trzeba zobaczyć zapisy, trzeba zobaczyć artykuły, punkty i tak dalej i dopiero mówić, czy się będzie nad tym głosowało, czy nie. To są szczegółowe Wojciech sprawy. Wojciech Konieczny, senator Nowej Lewicy, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.